Mamy za zadanie uprościć takie wyrażenie. 16x dodać 14 odjąć całe to wyrażenie w drugim nawiasie, czyli 3x kwadrat plus x odjąć 9. Czyli tutaj liczymy różnicę dwóch wielomianów. No to ja przepiszę to w ten sposób. To jest ten pierwszy wielomian, 16x dodać 14. I teraz co to znaczy odjąć ten drugi wielomian, to znaczy. Pomnożyć go przez minus 1, a następnie dodać do pierwszego. Czyli napiszę, że to jest dodać minus 1 razy ten drugi wielomian. Razy wielomian 3x kwadrat plus x odjąć 9. To jest to samo. Pomnożyć ten wielomian przez minus 1 i dodać do pierwszego. No to teraz przekształcę to dalej. Tutaj ten nawias nie ma żadnego znaczenia. Mogę po prostu go opuścić. Napiszę, że to jest 16x plus 14. No i teraz muszę wykonać to mnożenie przez minus 1. I skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. I każdy z tych wyrazów w tym nawiasie pomnożę przez minus 1. Minus 1 razy 3x kwadrat to jest minus 3x kwadrat. Minus 1 razy x to jest minus x. No i minus 1 razy minus 9. Minus 1 razy minus 9 to będzie plus 9. Minus razy minus daje nam plus. No i teraz to, co trzeba zrobić, no to jest. Tak zwana redukcja wyrazów podobnych, czyli trzeba znaleźć wyrazy, które są proporcjonalne do tej samej potęgi x -a i je do siebie dodać po prostu. Może ja od razu zrobię to w ten sposób, że posortuję, żeby zacząć od największej potęgi x, a, a skończyć na najmniejszej. Bo największa potęga to jest x do kwadratu i tu jest tylko jeden taki wyraz, typu x do drugiej, to jest właśnie ten. Czyli on się z niczym nie będzie... Miał jak zredukować i po prostu go przepiszę. Mam minus 3x do potęgi drugiej. Teraz zobaczmy, jakie są wyrazy proporcjonalne do x do potęgi pierwszej, tu jest taki wyraz. Dalej jest tutaj taki wyraz. Czyli mam 16x odjąć 1 razy x, no to będzie plus 15x. Jak mam 16 czegoś i odejmuję od tego 1 razy to coś, no to mam 15 razy to coś. No i wreszcie zostają te wyrazy, które są. Proporcjonalne do x do zerowej, które nie mają x, to możemy zinterpretować w ten sposób, że to są współczynniki przy x do zerowej, no i to jest 14 dodać 9, czyli to będzie razem dodać 23. Czyli w wyniku odejmowania tych dwóch wielomianów, dostaje taki wielomian minus 3x kwadrat plus 15x plus 23.